Hejo, z tej strony Eleven, to jest ponownie Minecraft. Przez jakiś czas nie było. Zbierałem się kilka razy do nagrywania tego odcinka z Minecrafta. Zastanawiałem się, co robić w tej serii. To jest ten problem, że chcę robić te odcinki jakieś ekscytujące, że coś, każdy odcinek jest tematyczny, w każdym coś robię, ale po prostu dzisiaj będzie bardzo, bardzo luźny odcinek, bo włączyłem dopiero grę, zaktualizowałem do wersji 1.3, pościągałem mody, które miałem i tak dalej. I absolutnie nie mam pojęcia, co będę robił. Zero, nul. W sensie potrzebuję po prostu posiedzieć i chyba potrzebuję pogadać, bo ostatnio się u mnie dużo dzieje. Może wiecie, no prawdopodobnie nie wiecie, bo o tym nie mówię, ale dużo się dzieje. Widzieliście, że dużo się działo na kanale, dużo różnorodnych filmów było, bardziej różnorodnych niż zazwyczaj. Miałem podsegregować rzeczy, nie mam do tego teraz głowy, wiecie co, w dupie to po prostu tutaj. I zajmę się tym kiedy indziej. Dobra, to zrobimy tak, może to wezmę. To tu. Sztabki żelaza tutaj. Fortuna 1, okej. To jest, widzę heavy stuff tutaj. Heavy shit right here. Dobra, zostawię to tak. Exy gdzieś trzeba wrzucić. Chodźcie tutaj. I to wrzucę tutaj. To jest dried kelp. Dried kelp? Nie pamiętam, co to było. Ale jakieś nowe roślinki są, które ususzyłem. Aloha. Moment, uno momento, por favor. Senior! Na zewnątrz zapraszam. Nie, nawet się nie waż eksplodować. Dobra, gleba. Załatwiony. Nie, potrzebuję po prostu zrobić odcinek, w którym siedzę sobie i gadam. Myślałem o zrobieniu osobnej serii, żeby tak Minecrafta nie naciągać takim gadaniem. Chociaż Minecraft jest właśnie dokładnie do gadania. Ale no. Ej, z czego ja to... Z jakichś liści podwodnych ja to przepaliłem, to stąd się wzięło. Bo teraz w tym update'cie tutaj dodali dużo rzeczy pod wodą. I... Ja pamiętam, że... Aha, tak! Ja miałem nagrywać odcinek, bo ostatni odcinek się urwał, jak ja byłem w jakiejś jaskini. Ja potem chciałem nagrać odcinek, jak z niej wracam. I nie wiedziałem, totalnie nie znałem koordynatów do siebie. Skończyło się na tym, że znalazłem koordynaty na jakimś filmie u siebie. Więc... Ledwo co znalazłem drogę do domu. I dopiero tutaj dotarłem. I wyłączyłem grę. Bo nie wiedziałem, co robić. Dlatego się odcinek skończył. So... Tak, jest nowy update, jest kilka nowych rzeczy, których jeszcze nie ogarniałem. Te ususzone, czy się, no, to są ususzone liście jakieś z morza. Fuck, fuck, fuck. Moja siekiera. Pomocy, tu się biega kontrolem, dlaczego? Halo. No i teraz będzie, połowa gry to będzie kombat, bo muszę wybić wszystko tutaj dookoła, bo się rozpiłem w nocy i jak głupi wychodzę na zewnątrz, tak? Tak, fajnie. Czy w ogóle jestem na hardzie cały czas? Jestem na hardzie. No i elo! Ty też chcesz? Też chcesz klepańsko? T-buggy! O nie! Dobra, dobra. Wycofuję się. A tutaj mamy dalej tych dwóch gostków, to ich trzeba będzie wyleczyć. Cześć, cześć. Dobra, więc wracając do tematu. Chciałem sobie siąść po prostu, pograć, pogadać coś. Planowałem zrobić osobną serię i szukałem do tego gry. Szukałem jakiejś osobnej gry typu Slay the Spire, typu Raft. I nie mogłem nic takiego znaleźć, co by najbardziej do tego sensownie pasowało. Stwierdziłem, że zrobię coś, co już wszyscy dobrze znają i błagają mnie, żebym nagrał znowu, czyli Minecraft. Także... Here we go, mamy Minecrafta. Nie mam pojęcia, co będę robił. Absolutnie zero. Tekstur paka jeszcze muszę zaktualizować, no bo Indiana wygląda troszeczkę inaczej niż powinien. Ale to się wytnie. Nie musiałem tego pokazywać, to byście nawet nie zauważyli, prawdopodobnie. Więc to suszone cuśko, jak jemy te liście, jemy bardzo szybko i uzupełniają nam jedną połówkę hunger bara, więc jest spoko, jest fajnie. Może prześpijmy się, póki słońce nie wzeszło. Za chwilę by i tak było jasno. Nieważne, dobra. Więc musimy zrobić siekierę, możemy iść ku jakiejś przygodzie czy coś, bo czemu by nie? Pójdziemy sobie w piździec, a ja sobie pogadam. Pasi, pasi, myślę, że będzie fajnie. Także no, u mnie się ostatnio dużo dzieje, bo od jakiegoś czasu to sobie jestem troszeczkę rozchorowany.
dość dziwny sposób. Jeżdżę po lekarzach, tonę czasu. I jeszcze żaden mi nie pomógł tak naprawdę, więc jest śmiesznie. Bo tak do końca nie wiem, co się dzieje. Generalnie co najbardziej mnie uderza, to, że mam nadwrażliwość na światło i często robienie filmów sprawia mi zwyczajnie problem. Także... to jest szok, że teraz jest tak dużo filmów, skoro mi to robi problem, chodzisz ze mną. Albo nie, bo ty się będziesz gubił, siadaj tutaj. Ja sobie poradzę sam. I gdzie idziemy? Tam byliśmy, tam nie byliśmy. Idziemy tam na wprost. I generalnie... No... To możemy wziąć, to się przyda. Czy my nie wzięliśmy w ogóle żarcia? Ej, ja jestem genialny człowiek, nie? Dobra, mamy to żarcie i weźmiemy sobie coś jeszcze. Generalnie... No mówię, no... Przeszkadza mi to w życiu, już chodziłem po wszystkich lekarzach i no fajnie, że chodzę do każdego lekarza i każdy mi mówi: elo panie, zdrowy pan jesteś pod tym kontekstem. No, neurolog, no wszystko jest okej. Kardiolog, no w sumie to spoko. Laryngolog, no bo stwierdzałem, że to coś związanego z zapaleniem ucha, które miałem w wakacje. Związanego. Panie! Easy! To... Chłopaki, no, zajebiście, że jest easy, ale... No, to nie jest za fajnie, mi się miesza w oczach. W sensie, to też jest dziwna sytuacja, bo... Na przykład idąc do lekarza, to był taki okres, że w grudniu mnie złapał moich rodziców wirus i ja też zachorowałem, także... Wyszło to tak, w ten sposób chamsko. O nie, on mnie może właściwie zgnoić. O, może jednak nie. Oj, to agresywne klikanie w myszkę będziecie słyszeć. Nieważne. Generalnie, no, pochorowali się wszyscy dookoła mnie. No, a ja się jakoś trzymałem, mówię, będzie spoko. No i oczywiście, że siedząc wśród pochorowanych przez całe święta, gdzie praktycznie się z rodziną nie widzieliśmy, bo wszyscy byliśmy chorzy potem. No to mi poszło na... Wiecie, jakieś dziwne osłabienie, nadwrażliwość oczu, zawroty głowy, które się utrzymują do teraz. I to są zawroty głowy, które... Za każdym razem, kiedy byłem u lekarza, to ciężko było mi opisać i chyba dopiero dzisiaj, tak 3 tygodnie od tego, kiedy mi się to zaczęło, chyba dopiero teraz zdaję sobie sprawę, co mi tak naprawdę jest. Bo to nie są zawroty głowy na zasadzie tracę równowagę. To nie są zawroty głowy na zasadzie... Że wiecie, że mam jakoś... Jakoś patrzę przed siebie i mi obraz wiruje, tak? Poszedłem do neurologa i neurolog mówi: dobrze, panie, masz pan zawroty głowy. No to są dwa rodzaje zawrotów głowy. Jeden rodzaj zawrotów głowy, jaki rozważamy w nauce nazwanej neurologią, to jest zawrót głowy taki, że patrzysz przed siebie i masz wrażenie, że ściany się przesuwają. Tak, No a drugi to jest taki, że masz wrażenie, jakby ziemia pod tobą ujeżdżała. No to który z tych pan ma? No fajnie, żaden. I generalnie, no, brzmi śmiesznie, ale no co mam z tym zrobić, nie? I teraz sobie zdałem sprawę, bo to zawsze opisywałem lekarzom jako takie odczucie, jak... ja jako dziecko byłem dużo razy poobijany w głowę. Się poobijałem tonę razy o jakieś szafki, niezdarny byłem, dostałem kilka razy lodem w łeb, raz. Gdzieś tam w szkole ktoś popchnął jedną osobę, ktoś popchnął drugą osobę, ktoś popchnął trzecią, zrobiło się domino, a ja nieświadomie niczego stałem pod ścianą i jak zajebałem głową, to inny raz. Także, no śmiesznie, ale... To jest takie moje porównanie, które, że tak powiem, mam gdzieś, ale nie każdy musi je kojarzyć, więc porównałem to do tego, jak naprawdę mocno ktoś się pierdzielnie w głowę, albo jak ktoś wstaje bardzo agresywnie i z ciśnienia się robi tak ciemno przed oczami, tak na krawędziach oczu, nie? I to dalej nie jest opis dokładny tego, co mam, ale jest to jakoś... Okej. Ale jest to jakoś temu bliskie. I teraz dopiero zdałem sobie sprawę, że to właściwie nie jest zupełnie związane z zawrotami głowy. Pewnie, głowa mnie boli, ale to nie znaczy, że mi się w niej kręci. To są oczy.
I tak po 3 tygodniach, po wszystkich lekarzach odwiedzonych, mam teraz takie. Czyli co, że okulista? No bo sytuacja jest taka, że wszystko nawiązywało na początku do błędnika, tak sobie to skojarzyłem. I stwierdziłem, że to musi być coś związanego z błędnikiem, no bo tak. Ale no okazuje się, że nie. Powiązywałem to właśnie z tym zapaleniem ucha, co miałem, i że to mogło przejść na błędnik. Tym bardziej, że mi laryngolog wtedy mówił, że albo się wyleczy, albo potem wróci i pójdzie gdzieś dalej, tak? To zapalenie. No i jest śmiesznie, bo tak naprawdę od zapalenia ucha właśnie przeoczyłem, że też może to pójść na oczy. Także śmiesznie. Więc czasami jak nagrywam filmy, to wy tego może nie widzicie. Kilka razy mówiłem właśnie na filmach ostatnio, że jest dziwne światło od komputera, bo praktycznie ciągle jadę na trybie nocnym, który jest w Windowsie gdzieś tam wbudowany. Czyli, że usuwa taki pigment niebieskiego z ekranu, czyli wszystko się robi takie bardziej żółte. Generalnie wiele teraz urządzeń tak ma, tak telefony tak mają i tak dalej. Kiedyś moje okulary te okrągłe, co miały taki pobłysk fioletowo-niebieski, to właśnie one miały taki pobłysk dlatego, że odbijały niebieskie światło i ja właśnie widziałem tak ciut mniej tego niebieskiego światła, nie że wiecie, nie że w ogóle, że jakiś Dalton. Ale daltonistą to troszeczkę jestem tak. Tak, wiecie, na marginesie, ale to inna historia. No i ten. No i teraz tak jak naprawdę nigdy, że tak powiem, nie potrzebowałem tego, nie widziałem większej różnicy. To teraz po prostu to mnie w jakiś sposób ratuje. To jest mi dużo łatwiej na coś patrzeć, więc. Więc no. No idę tak przed siebie teraz w tym Minecrafcie i. Ja wiem, szukam jakiejś jaskini, żeby się gdzieś wkopać, tam coś widzę i lecimy. Nie wiem, to będzie bardzo łatwy odcinek, muszę po prostu się z tego wygadać. Bo tak od tych 3 tygodni jeżdżę po lekarzach i tyle rzeczy się dzieje. Specjal na 500 tysięcy widzów, ten livestream robiłem. Kończyłem grę, pokończyłem część gry, żeby zdążyć z wizualami wszystkimi na zwiastun, żeby to wyglądało tak, jak ma wyglądać końcowo. Robiłem zwiastun, animacje, tonę rzeczy. Jeździłem po lekarzach jeszcze więcej. No. Żyję bardziej niż żyłem do tej pory i to nie jest zła rzecz, no bo wychodzę z domu, tak? Ale. Fuck, man, jestem tak zmęczony wszystkim. I najbardziej jestem zmęczony tym dziwnym właśnie uczuciem w oczach, tym dzikim. To mnie tak męczy. Tyle rzeczy bym mógł zrobić, na tyle rzeczy mam sił, jestem tak najarany na tyle rzeczy, które mógłbym zrobić, bo mam tonę pomysłów, mam tonę chęci do wszystkiego i najgorsze jest to, że właśnie teraz nie mam siły. Co to za odgłosy? Dziwne. Oba tylnęta nie włączyłem, nieważne. Także no trochę smutek, że akurat jak mam siły i tak dalej, no to nagrywam może nie od niechcenia, ale nagrywam, tak wiecie, tak. Tak, nagrywam po prostu. A teraz, kiedy mam siłę zrobić coś większego, typu na przykład widzicie to z tymi klockami Lego, typu te giveaway'e, typu jakieś zwiastuny, typu jakieś różnorodne dzikie gry, czego dawno nie było jakichś takich jednoodcinkowców i tak dalej. Mało było regularności. Zazwyczaj pojawiały się jedne i te same filmy z jednej serii. Nie wiem, no, próbowałem to jakoś porządkować, teraz znowu to idzie w inną stronę. Nie mam pojęcia po prostu, co się dzieje. Idę teraz naprzód z tym, co mi po prostu podpowie intuicja, co mi się będzie chciało, co będę miał na myśli. I robię to może nie, że przedtem robiłem to z niechęcią, ale teraz robię to z dużo większą chęcią niż robiłem przedtem. Ale czuję się do dupy. Więc no, jest śmiesznie. Dlatego na pewno teraz część filmów będzie takich bez kamery, bo. Wiecie, unikam. O, idealnie! Ciekawie, znaleźliśmy coś. Fajnie, dobra. Więc teraz kilka filmów będzie takich bez kamery na 100%, no bo. Czy wiecie, te które będę w stanie, to będą nagrane z kamerą i mam wiele nagranych naprzód, jeszcze na te święta, prawda? Ale wiele będzie nagrane bez kamery, ponieważ zwyczajnie nie mam problemu, żebyście mi widzieli nawet takiego zdechłego. Problem polega na tym, że.
że no do kamery, którą mam, potrzeba troszeczkę więcej oświetlenia niż takie zwykłe ten. I zazwyczaj sobie świecę zwyczajnie lampką w ryj, to jest moja standardowa, powiedzmy, technika, bo nie mam miejsca na lampy w tak małym pokoju, jaki mam tutaj w Krakowie. I zresztą nigdy nie miałem. Czasami z nimi kombinowałem, ale tak naprawdę nigdy nie miałem na to miejsca. I no po prostu jest mi łatwiej, kiedy nic mi nie świeci w pyszczek. I no. Nie wiem, ale mam o czym gadać więcej. Nie wiem, czy... Tak, lubiłem... O, przodkowo to klikam. Lubiłem zawsze robić filmy pogadankowe, serie pogadankowe, serie, w których dużo gadam, a nie zawsze miałem o czym gadać. Były momenty, kiedy miałem ochotę nagrać sobie takiego Minecrafta, nagrać sobie takie... Nie wiem, takiego Isaaca. I po prostu stawałem w miejscu, bo miałem takie, kurde, ale... Nie mam o czym gadać. Nie mam co zrobić w tej grze, plus nie mam o czym gadać. W Isaacu mam... co robić w grze, ale chcę pogadać, a nie wiem o czym i po prostu chęć odchodzi, nie wiem. No wiecie, jak się siedzi cały czas w domu i się trzaska tylko filmy na prawo i lewo, no to oczywiście, że nie ma się o czym gadać, tak? Jak się coś zdarzy, to opowiadasz historię ludzi, którzy ci opowiadają historię swoje z życia. A nie dzieje się nic, co ja bym mógł indywidualnie opowiedzieć, poza jakimiś problemami technicznymi. Przestań to klikać, Alek. Także, no mówię, teraz zacząłem więcej wychodzić. Zacząłem chyba trochę więcej spotykać się z ludźmi, co jest też dla mnie... no, planowałem to zrobić, żeby więcej spotykać się z ludźmi, ale jakoś nigdy, wiecie, nie było... Nie było chęci wyjścia z domu, nie było czasu wyjścia z domu, a teraz... No po prostu przez samo to samopoczucie dziwne. Przez te... Nazwijmy to zawroty, ale to jest bardziej mieszanie się w oczach. Przez to mieszanie się w oczach, które często jest już nasilone tak jak zawroty właśnie głowy, zwyczajnie mam... Im mniej się ruszam, tym bardziej mi to doskwiera. Więc jeżeli się poruszam, to jest dużo lepiej. Jeżeli wyjdę na dwór, to jest ze mną lepiej. I to jest coś, co mnie zmusiło praktycznie do ruszania się. Fakt tego, że powinienem iść do lekarza i że chodziłem do lekarzy, też zmusił mnie do wyjścia z domu i zrobienia czegoś ze sobą. Przy czym pierwszy raz w tym roku paradoksalnie, wiecie, to wszystko mi się zdarzyło w grudniu. A pierwszy raz w tym roku, w grudniu, tak na początku sobie myślałem, ej, ja może coś zmienię w 2019 roku. Może te postanowienia to nie jest taki byle gnój. Może, w sensie, no, jest byle gnój, jeżeli zrobisz sobie postanowienia, potem naszczasz na nie. Oczywiście, że jest byle gnój. Ale... Co gdyby zrobić serio nowy rok, nowy ja? Tak nie do końca, no bo nie zmienię się aż tak diametralnie, ale... dla innych, ale mogę się zmienić dla siebie, mogę coś zmienić w swoim życiu, więc... no życie mnie kopnęło w dupę i samo się zmienia obecnie. Bo... No bo samo mnie zmusiło praktycznie do ruszenia się z domu. Tutaj cała sytuacja z Blizzardem, gdzie zaczęli mi wysyłać paczki i tak dalej. I stwierdzili, no możesz to rozdać widzom i tak dalej. No ja mówię, kurde, ja nawet jakbym chciał sobie zatrzymać większość z tego, to wciąż po prostu nie czuję potrzeby posiadania tego wszystkiego, a sądzę, że ludzie będą z tego bardziej zadowoleni. I to jest też kolejna rzecz, czyli trzeba będzie ogarniać rzeczy typu giveaway'e i tak dalej. Czyli zarazem to jest coś, co kopie mnie w stronę livestreamów. Generalnie to jest historia tego, jak moja choroba, jeszcze nie zidentyfikowana, prawdopodobnie z jakieś zapalenie, coś związane z oczami. Moja choroba i Blizzard praktycznie kopnęli mnie w dupę, żebym coś ze sobą zrobił. I to jest dziwne, nie spodziewałem się tego, wiecie, w ten sposób zrobić. No... Nie narzekam, ale... Ale śmiesznie jest. I teraz zarazem jest mi głupio, bo... Na przykład miałem ten giveaway ogarnąć, tak? Tak jak mówiłem, jeżeli nie słyszeliście to... w ogóle o co chodzi, no to Blizzard, firma, która... Ktoś tam się nawet w komentarzach pytał, kto to jest Blizzard, no... Blizzard to firma, która stworzyła grę pod tytułem Overwatch, no i wysłali mi fanty jakieś z Overwatcha, tak, jakieś rzeczy i stwierdzili, ej, możesz to rozdać, możesz sobie zatrzymać, dzięki za wspieranie gry, za tworzenie filmów i tak dalej, nie?
Więc no. Teraz jest mi głupio, bo miałem to porozdawać już dawno temu. A oni zdążyli wysłać mi drugą rzecz, zanim ja zdążyłem ruszyć dupę i wysłać pierwszą, także... Do kogoś, w sensie do ludzi. Także no... To jest ten minus. Plus jest tego, że mam co ogarniać. Definitywnie mam co ogarniać. Minus jest taki, że... Oho, tam jest spawner, świetnie. Minus jest taki, że zwyczajnie nie mam sił. Fizycznie nie mam sił ogarniać rzeczy. Nie włączyłem muzyki z Minecrafta. Trudno, niech zostanie. Jeżeli nie będę... To będzie bardzo luźny odcinek, nie będę tu większości montował. No chyba jedną scenę wytnę, gdzie się zacząłem na chwilę, bo coś ogarniałem. Także no trochę jest to nowy rok, nowy ja, bo mówię, no w ciągu tego miesiąca widziałem się na przykład z kumpelą, która mieszka w Krakowie więcej razy niż widziałem się z nią przez ostatnie 2 lata. Przypomnę wam, że mieszkam w Krakowie już rok. I w ciągu jednego miesiąca widziałem się z nią więcej razy niż w ciągu 2 lat. Przy czym rok był już jak mieszkałem w Krakowie. To jest po prostu smutne. Nie wiem, w sensie na co dzień, no nie oszukujmy się, że nie miałem też przez tamten rok zbyt dobrego humoru. Miałem różne rodzaje humoru. Często mówię na filmach o tym, że mam zły humor, często mówię o tym, że robię film, bo po prostu czuję się jak gówno, bo stworzenie czegoś na kanał, zrobienie filmu to jest coś, co zajmuje mi głowę, kiedy mam jakieś złe myśli, coś, co po prostu daje mi radość i po prostu... No, o, nadużycie słowa po prostu. Świetnie, Elek, jesteś zajebisty w Polski. Coś, co sprawia, że jest mi łatwiej, jest mi lepiej. I że mogę zrobić coś fajnego, zrobić coś zajebistego, typu zrobić coś, co ludzie chętnie obejrzą, jakiś film na kanał. I mogę pomóc sobie zarazem. Jeżeli to ma sens. Także no. Na tej zasadzie robiłem filmy. I to nie jest złe, że robiłem, żeby poprawić sobie humor i żeby poprawić innym humor. Ale po prostu miałem takie troszeczkę... Może nie wiem, czy to było widać. Mam nadzieję, że nie, ale chociaż myślę, że czasami na pewno ktoś mógł to dostrzec. Że miałem takie troszkę, powiedzmy, nazwijmy to depresyjne nastawienie. Nawet nie wiem, czy depresyjne, ale miałem... Definitywnie zdarzyło się, że miałem zły humor, tak? I na przykład, szczególnie jak nagrywałem z Łezą i Neskotem coś. To nie jest, że przez nich miałem zły humor, ale... Nagrywanie z nimi to był taki kop w dupę, że nie muszę siedzieć sam i wymyślać tematów, co zrobić, żeby nie brzmieć jak smutny chuj. Tylko po prostu faktycznie śmialiśmy się wszyscy razem w trójkę i było zajebiście. I myślę, że cała nasza trójka tak to odbierała. Dla całej naszej trójki to był taki odlot od reszty. I prawdopodobnie do tego wrócimy, jak tylko będzie można. No wiadomo, każdy ma swoje jakieś problemy, tak? I różnie to bywa z naszym zgadywaniem. Ale teraz na przykład... W pełni jak samemu siedzę, to mi się to wszystko dużo lepiej robi, bo nie siedzę nad tym cały czas i nie mam głowy takiej napakowanej, co zrobić następne, czego nie robić, co by było nudne, co by było fajne, co pogodzić tak, żeby podobało się i mi, i widzom, co zrobić takiego, żebym zrobił coś fajnego dla siebie, ale żeby większość widzów mnie nie zjadła. I to było moje myślenie, a teraz po prostu mam trochę luz. Mam trochę luz, nie przejmuję się tak sprawami nawet związanymi z... społecznymi sprawami. Społecznymi na zasadzie jakimiś, wiecie, wśród znajomych, jakimiś, nie wiem, nazwijmy to dramatami, niedopowiedzeniami. Chyba lepiej sobie z tym wszystkim radzę, po prostu. Bo zacząłem wychodzić z domu. Wiecie, no... Jak człowiek się zamyka w takiej bańce, to ja wiem, ja od zawsze wiedziałem, że to jest, że to tak działa. I od zawsze wiedziałem, że... O, nie żyje. Fuck! Fuck, nieważne.
Dobiegniemy tam. O, nawet wiemy, gdzie jesteśmy. Nieważne. Od zawsze wiedziałem, że takie zamykanie się w takiej bańce i wiecie, wychodzenie do ludzi, bo tak, i zamykanie się, nazwijmy to w pracy, bo można to nazwać trochę pracoholizmem, bo to jest moje hobby, ale wymaga dużo pracy. Pracoholizm chyba jest wtedy, kiedy po prostu siedzisz za dużo przy swojej robocie, bo ją lubisz, tak? To jest taka definicja, nie wiem. Definitywnie lubię to, co robię i definitywnie siedzę przy tym za dużo. I to jest moja odskocznia od wszystkiego. To jest zrozumiałe, ale zarazem no trochę nie miałem poza tym życia. Wiecie, to też są inne aspekty, w które trzeba spojrzeć, bo to jest szerszy obraz, to nie jest tylko tak proste, że siedziałem przed komputerem i grałem w gry i koniec, nie? Inna kwestia jest też taka, że miałem problemy prywatne, osobiste, czasami są, może nie, nawet są konflikty wewnętrzne, nazwijmy to, tak? Są konflikty wewnętrzne, które siedzą w twojej głowie, nie dają ci spokoju i wiesz, że to jest głupie, ale dalej kłócisz się sam ze sobą. I to nie jest fajne. Siedziałem w takich rzeczach, bo miałem za dużo czasu na myślenie. I to jest najgorsze, jak masz za dużo czasu na myślenie. To nie wiedziałem po prostu, jak zająć się tym, żeby nie mieć tego czasu na myślenie. A na przykład w międzyczasie, jak wiecie, nagrałem film, to fajnie. Nagrałem coś, pogadałem, udało się fajnie zrobić film, spoko. Nagrywam kolejny, żeby zająć sobie czas. Fajnie, nagrałem film, fajnie zająłem się tym, spoko. I tak kilka filmów dalej, trzeba coś zmontować. I potem te filmy leżą na dysku, jak widzieliście, niezmontowane. Ja je zostawiam do montowania później, a montowanie to jest bardzo cichy proces. Bardzo proces, przy którym nie można raczej, można, ale to jest utrudnieniem. Proces, przy którym raczej nie pogadasz ze znajomym, tak jak na przykład przy robieniu miniaturki w Photoshopie. Nie możesz zadzwonić do kogoś i pogadać, no bo musisz słuchać audio i ucinać tam, gdzie trzeba. Musisz skupić się na kontekście odcinka. Musisz dokładnie oglądać, co się dzieje, ale zarazem dokładnie wiesz, co się dzieje w całym odcinku, więc nie skupiasz się nad tym aż tak bardzo, jakbyś się coś oglądało. Więc efekt jest taki, że przy tym montowaniu potem siedzisz i robisz dokładnie to, co zostaje twojemu umysłowi. Siedzisz i myślisz. O tym, o czym nie powinieneś myśleć. I no, ja, wiecie, jak to się tak nazbiera, myślenie o jednym, myślenie o drugim i potem w wolnym czasie jeszcze więcej myślenia, to jest z tego trochę za dużo. I potem człowiek stara się sobie z tym radzić i jest różnie. Potem, wiecie, wychodzą dzikie teorie, Ziemia jest płaska, po co egzystuje? No, bez przesady, ale wiecie, o co chodzi, bo czasami nawet te myśli przybierają takie formy. No, nie takie, ale tak drastyczne w tym kontekście, nie? W różnych tematach. Skrajnie różnych. I no, to czasami trzeba po prostu wyjść i się odmurzyć. Czasami nie można myśleć, ej, nie chce mi się z nikim widzieć, nie mam sił wyjść z domu, ej, jest za zimno. No spoko. Teraz mi też jest za zimno, tym bardziej, że czuję się jak chory. I paradoksalnie im więcej chodziłem po tym dworze, tym czułem się lepiej sam ze sobą. Czułem się lepiej pod względem humoru, czułem się lepiej pod względem, czuję dalej, to jest dalej ten etap. Czuję się lepiej pod względem 40 metrów, okej, to tutaj gdzieś będzie. O, to nie tu. Może się po prostu tam wkopiemy na dół, a nie mamy czym. No to kubka. Tam jest chyba ten wąwóz, prawda? Tak, to jest to. Dobra, to wiemy, gdzie iść. Nie wiem, po prostu... To jest jedna z tych rzeczy, których trzeba się nauczyć na własnej skórze. I chyba się jej właśnie nauczyłem i mam nadzieję, że to trochę zmieni w moim życiu na lepsze, że nie będę... Nie będę już tak, jakby to nazwać. Nie będę starał się być wesoły, tylko faktycznie będę? Ma to sens? Coś ja wiem, to jest deep shit. Przybywacie na YouTube'a, żeby...
Żeby, wiecie, no jakieś odmurzyć się, żeby odejść od codziennych problemów, tak jak ja właśnie przy nagrywaniu, nie? Ale sorry, chłopaki i dziewczyny, no czasami też potrzebuje się rozgadać. Okej, fajnie, że zdążyłem, zanim wszystko jeszcze zniknęło. No nieźle. Uwaga, będzie prawdopodobnie lag, albo usunę to potem, szanić to. Także, no fajnie. Nie wiem, jest dziko. Są jakieś zmiany dobre, prawdopodobnie. Nie wiem, czy wy je widzicie, możecie też napisać na ten temat. Ja pewnie będę czytał dużo komentarzy, szczególnie tutaj, bo... Elo, uzewnętrznianie się i tak dalej. O, spawner szkieletów, to genialnie. Oh, you sneaky motherfuckers! Ilu ich tam jest? Dobra, wiecie co? To chyba czas się może troszeczkę skupić. Tam gdzieś słyszałem pająki. Nie! Dobra, koniec. Nie, nikt mnie nie bije, nie! Ziom! Ale jestem w dupie, dobra. Dobra. Ej! No fajnie. Zrobimy tak, zrobimy sobie więcej miejsca, żeby nas nie dosięgli czasami. Czy możemy zjeść jeszcze więcej? Mamy te, okej. Okay. Dajemy sobie tym. Tak, idealnie. Świetnie z tymi pochodniami. Gdzie oni są? Odeszli już, dobra. Nie jest tak źle. Czy on zebrał moją łopatę? Czy on ma swoją? Dostałem od niego łopatę chyba. Nie, ja nie miałem łopaty swojej własnej. Dobra, spoko. Nadrobiliśmy. Okej. A, on od tyłu mnie bije. Skubany. Halo, przecież trzymałem tarczę! Co jest? Ziemeczki. Fajnie. Ale jestem w dupie. No i widzicie, tak się rozgadałem, a teraz nagle... Adventure time. Nie wiem, nie mam pojęcia, no mówię, nowy rok, nowy ja troszeczkę, nie? I wiem, że to jest głupi mem, ale no troszeczkę tak jest i cieszę się, że chyba w końcu udało mi się to wprowadzić w życie, a nie tylko mieć w planach i przypomnieć sobie o tym we wrześniu z takim niedługo będzie nowy rok, nowy ja, o beka też miałem przecież i gówno z tego wyszło. Także no. Nie wiem, możecie napisać, czy widzicie jakieś zmiany w tym, co na przykład jest w związku z kanałem ze mną. Jestem ciekaw, jak wy to odbieracie. O ty, skubańcu, widziałem, że tam jesteś. Elo. To może... Trzymajmy na razie. Przecież trzymam tarczę. Co za złomy. Okej. Okay. Oni by mnie na hita mieli stąd. Powinienem zrobić jakiś armor. Chyba jestem w stanie nawet to zrobić. Mam drewno? Mam drewno. To się tym zajmiemy zaraz. O, w mordę. Nie wiem, musiałem się z tego wygadać, bo to siedzi we mnie tak teraz i mnie męczy, że teraz z drugiej strony nie mam na to siły, próbuję rozwiązać to jak najszybciej. Ale po prostu nie idzie. To po prostu nie idzie, nie? Wyrzućmy sobie to. Hełm. Możemy też sobie wyrzucić od razu. Zaraz. Armor sobie zrobimy. Elo.
No i co mam z tym zrobić? Myślę, że tego nie będziemy potrzebować. Strzały sobie prędzej weźmiemy. I wezmę. Złączę te dwa kilofy w jeden już, whatever, co mi szkodzi. Dobra. Ten crafting box zostawię, bo mi i tak nie będzie potrzebny, mogę go zawsze zrobić. I akcja stawianie pochodni, nie? Tak? Mamy łuk? Nie mamy łuku. Wyhaczył mnie. Przyjdzie tu zaraz. Go sklepiemy. Tu jest jeszcze jeden. Okej, okay, jeden leży. Drugi leży! Elo! Pochodnie! Nie ma respionka się. Nara! Oni się mogą zrespić w jakichkolwiek dziurach. Z daleka od spawnera, więc lepiej to wszystko oświetlić. Żeby nic nie zaskoczyło. W sumie mógłbym z tego sobie zrobić grinder, więc możemy to sobie zostawić. O, mamy płytę. O, jak ładnie. Jak milusio. I mamy moss stone'a, czy mossy cobblestone teraz to się nazywa. No bardziej adekwatnie. Fajnie, jego można zrobić i tak teraz. Ale kiedyś to był tak rare. Tak rare block. Był tak świetny. Znaczy dalej jest świetny. Podoba mi się strasznie, ale... Dobra. To teraz skupmy się na tym, żeby stąd wejść jakoś. Chociaż chciałbym to pozbierać, więc musimy sobie zrobić priorytety tego, co bierzemy, a co nie bierzemy. Więc... możemy tutaj jedną skrzynkę zostawić. To sobie weźmiemy. To też, bo mamy już takie bloki chyba. 64 mamy tych sznurków, ok. 64 węgla. Tona kości. Rotten flesh. Świetnie. Golden apple byśmy wzięli, ale... zrobimy tak. Jedną skrzynkę sobie na pewno zabierzemy, a w tej zostawimy, co nam będzie mniej potrzebne. Myślę, że minecart będzie mniej potrzebny. Myślę, że dirt nam się aż tak nie przyda. Te bloki tak samo. Mieczorna jeszcze spoko. Nasiona, no wziąłbym. Name tag, wziąłbym. Rotten flash dostanę jeszcze tego w opór. I możemy zabrać to. Ok. Teraz możemy ładnie obkopać to z tego moss stone'a. Fajno. O maga. Tak, nagrywam ten odcinek, właśnie mówię. Zastanawiałem się, czy nie nagrać tego pod kontekstem luźnej serii z The Raft. Chociaż myślę, że zrobię taką luźną serię z The Raft. Bez kamery i tak dalej. Bo przedstawiałem się, żeby zrobić The Raft z kimś, ale... albo ktoś nie ma tej gry, albo się po prostu nie zgadujemy, albo tak dalej. Chyba mi troszeczkę gardło siada. Nieważne. Także... nie wiem, grałem chwilę w Raft, grałem troszeczkę, poznałem tę grę i klimat tej gry mnie po prostu... To jest to samo odczucie, które miałem, kiedy grałem w Minecrafta kiedyś. To jest ta nieznajomość tego, co tam się dzieje. To jest ta zajebista muzyka, która wchodzi, taka ambientowa, czy ambientowa, no nie do końca ambientowa, ale wiecie, o co chodzi. Zobaczycie zresztą, jeżeli nie znacie gry. To też jest sandbox, więc... no, chciałbym, żeby ta seria wyszła. I chciałbym mieć o czym o tej serii gadać, bo nie do końca będę gadał cały czas o tym, co się dzieje w grze, nie? Także no. Czy mogę sobie zrobić tutaj waypoint? Czy mi się tamty wykasowały? Uwaga, lagi! No, troszeczkę mi spadły te lagsy. Te klatki widziałem tam na tym. New waypoint i nazwijmy to sobie Skeleton Spawner L1, elo. Ale to musimy wyłączyć potem, żeby tego nie widzieć. Mamy więcej kopalni tutaj do zeksplorowania. O, wiecie, czy tam jest spawner zombich teraz? O, wy złomy. Trzeba było ich bić mieczem, bo... tam jest 100% spawner zombie. Co tam się dzieje? Okej. Okay. Łódki się wdąbał.
No ba. Mi się pochodnie skończyły. No to zajebiście. Dwa spawnery odkryłem. Just wow. Bierzemy to. Rotten Flesh zostaje Iron Horse Armor. No gdybyśmy konia znaleźli, byłoby śmiesznie. Chleb to ja bym od razu zutylizował tak, żebym go zjadł. Zaoszczędziłbym miejsce tym samym. Siodła też by mi się przydały. Kurde, czemu w Minecrafcie backpacków nie ma do tej pory? Są te ender chesty czy coś takiego. Nie ender chesty. Shulker boxy. Shulker boxy to były. One działają trochę jak backpack, jak przenośna skrzynia, w której można trzymać itemy. I coś sądzę, że będziemy się po nią wybierać wkrótce. Rozjebałeś mi spawner. You sick fuck. Skąd on się w ogóle wziął? Aha. Śmiesznie. Dobra, skoro spawnera nie ma, obkopujemy to z tego Mossy Stone'a, bo nam się przyda. W sensie to można teraz z tych lian zrobić, więc po co ja to obkopuję? To są stare nawyki jeszcze, to są nawyki z bety totalnie. Ale na niech zostanie. No, i odnośnie tego raft. Jakby co, to spodziewajcie się tej serii. Spodziewajcie się, tak jak teraz Minecraft jest, tak bardzo luźno, bardzo... bardzo bez kamery. I możecie mi pisać jakieś tematy, które byście chcieli, żebym poruszył, żebym pogadał o czymś. Bo nie zawsze mam coś takiego, chociaż czasami... mam wiele zdań na różne tematy. Są różne rzeczy, o których mogę pogadać, ale nie zawsze na to wpadam. Nie zawsze mam tor, którym bym chciał podążać z danym tematem, tak? Nie wiem, czy to ma sens. Prawdopodobnie nie ma. Więc jeżeli ktoś by znalazł taki temat jakiś, który chciałby ode mnie coś o nim usłyszeć, no to wiecie. To mogę sobie zrobić po prostu listę i robić odcinki. Po prostu siąść sobie wieczorem po ciemku bez niczego. Nagrać na spokojnie takie kilka odcinków, gdzie po prostu siedzę i nawijam o tematach, o których chcecie usłyszeć cokolwiek. I myślę, że to by była fajna seria. A następną, jakby gra się spodobała, to bym zrobił już w multiplayerze z kimś. To by było, myślę, fajne. Dobra. Drewno mi nie jest potrzebne. Drewna mam w uj. Ale horse armor też jest czymś fajnym. I horse armor chcemy. A czego nie chcemy? Te siekiery złączymy w jedną. Dziękuję. Dobra, będziemy się stąd zbierać. Trzeba skończyć ten film, bo jak tak patrzę, pierdzielę już 43 minuty. A poza tym, że pierdzielę 43 minuty, to... guess what? Muszę jeszcze jechać do lekarza. No, to jest śmieszne, no bo wiecie... to akurat wizyta u kardiologa, to jest akurat związane z sercem. Byłem badany pod każdym kontekstem już, co tam mogło być z tym związanego, nie? Mówię wam, deep shit. Ale że serce mam chore w jakiś sposób? Oczywiście nie jakoś poważnie, ale było na pewno monitorowane przez dużą ilość mojego życia. No to wypadało go zmonitorować. O Jezu, jak się zesrałem! W dupę! Wow. Ale wyszedłem ze skini. Wyszedłem ze skini, chłopaki, jest dobrze. Jako, że moje serce, tak mówię, monitorowane jest, czy tam nie zachodzą jakieś zmiany negatywne pod kontekstem tej mojej, nazwijmy to, anomalii, którą tam mam. No nie anomalii, to brzmi jak stalker, cień Czarnobyla. No generalnie jest kontrolowane, czy nic się tam, wiecie, nie zmienia na gorsze, ale po prostu stoi w miejscu wszystko. Od kiedy się urodziłem, więc nie spodziewam się niczego złego. No jadę odebrać po prostu wyniki z badań 24-godzinnych, z holtera tak zwanego. Także no, nic jakiegoś poważnego, ale dzisiaj w nocy
z nerwów z tego wszystkiego. Nie mogłem spać. No szczególnie jak się człowiek położy i myśli o tym wszystkim i na przykład czuje ten... Te zawroty głowy, nazwijmy to, no to myśli się same uruchamiają i ja naprawdę spać dzisiaj nie mogłem, to jest... tragedia. Już 3 tygodnie tak siedzę i to jest masakra. Musiałem się z tego w końcu wygadać, nie? Mogłem to gdziekolwiek jakoś powiedzieć, ale... O, lama. Ale fajna. To wiemy, gdzie są lamy. Ja bym je sobie zapożyczył do naszej zagrody. To musiałem rozszerzyć, zrobić te piętra w końcu. No śmiesznie. To są różne rodzaje, ich białe są ładne. Ale wy też jesteście fajne. Ojej, ale mi się odbiło, przepraszam. Także no, podsumowanie. Dzisiaj spałem 3 godziny. Tona nerwów. Od 9 byłem praktycznie w biegu. Robić badania jakieś ucha i tak dalej. Potem spotkałem się z kumpelem w międzyczasie. Teraz wróciłem do domu, sali nie ma. Nie mam co ze sobą robić. Więc w końcu zrealizowałem ten mój plan, o którym już jakiś czas myślałem. No i go teraz widzicie. I w planach jest kolejny ten raft, prawda? I spokojnie, do serii typu Spider-Man i Crash też wrócę, ale... Ale na przykład Minecraft mi się kojarzy z taką spokojną grą i na przykład no mój komentarz też jest do tego spokojny bardzo, bo jestem zmęczony i jestem zdechły. Raft też jest spokojny, myślę, że wiecie, to na krzyczenia przy tej grze nie będzie A pasować do gry, B no po co? Więc po prostu próbuję dobierać grę do nastroju mojego, powiedzmy. A Spider-Man i Crash, no w Crasha to ja w Crashu to po prostu wiecie, to jest gra magia, ja po prostu uwielbiam te gry, zakochałem się w nich i przy nich po prostu, ja chcę do nich wrócić jak będę miał power, a nie kliknąć F9 i wiecie, tak, przysłowiowe F9, bo to nie pod F9 mam nagrywanie, mam pod plusem numerycznym, jakby ktoś pytał, to nie chcę wiecie, siąść i po prostu odbębnić jak tej gry. Bo w Crashu, żeby to było ciekawe, no to trzeba faktycznie mieć trochę życia w sobie. I nie tylko cieszyć się w środku, ale cieszyć się i na zewnątrz, tak mam nadzieję. No tak, mam wrażenie, nie? Jakbym przechodził tego Crasha na zasadzie większość milczenia i skupiania się nad poziomem, to by nie miało sensu. Te godzinne odcinki, w których przechodzę kilka poziomów, nie miałyby owym sensu. Dlatego no, na razie od tamtego się powstrzymuję. Spider-Man tak samo, chociaż tam nie muszę dużo gadać i chociaż te filmy były spokojniejsze, no to wiecie. Nie wiem, mam wrażenie po prostu, że z moim obecnym nastrojem, z moim obecną siłą życiową, to wiecie, na przykład, nie wiem, no zdarzy się jakaś zajebista akcja w grze, a ja zrobię wow. Tyle. Nie wiem, nie chciałbym. Jestem zbyt daleko myślami od tego, żeby w to grać, dlatego tak to, tak do tego podchodzę. No jak ja tam teraz zejdę? Tym bardziej, że nie widzę nic. Czy to zadziała teraz? Nie, to nie działa na shaderach. Świetnie. Absolutnie rewelacyjnie. Oh fuck. On tu idzie, co za złamas. Nie złomie. No zabije mnie znowu, co? Ziomuś. Ziomuś! Naprawdę? Wiecie co? Na tym etapie to po prostu... Elo. Nie w tę stronę. Naprawdę, just elo. Okej, okay. Tu się coś shadery zdupiły.
Dobra, ja już po prostu miałem dość tego wracania się co chwilę. Więc whatever. Rozwiązałem mój problem, tak czy inaczej. A teraz zrobimy sobie most. Będzie fajnie, chłopaki. Zobaczycie, będzie fajnie. Także tak jak mówię, no. Fajnie, cieszę się, że wykorzystałem sobie tę przerwę w wjeżdżeniu dzisiaj. W moim jednym z najbardziej męczących dni ostatnio, czy męczących. Zdechłych, no. Spałem 3 godziny, proszę was. Cieszę się, że tą przerwę wykorzystałem w taki sposób. Mi się fajnie spędzało czas. Mam nadzieję, że wam w jakiś sposób też, mimo moich niezbyt wesołych historii. Ale wiecie, no, też podchodzę tak do tego, że to jest życie. To, że robię filmy na YouTubie, nie znaczy, że wszystkie mają być wesołe. Pewnie można zabawiać ludzi, ale niekoniecznie trzeba zabawiać ludzi rzeczami wesołymi. Nie wszystko, co wesołe, jest prawdziwe. Czasami trochę prawdy trzeba, czasami trochę zwykłej rozmowy. Sztuczne szczęście też nie jest dobre. So, którędy ja schodziłem? Gdzieś tutaj powinny być schodki, którymi ja schodziłem. O, tak, teraz jeszcze rozpadało. Czy nic mi to nie robi, ale... Masakra. Jestem ciekaw, jak zareaguje się na tę pogadankę, bo jest... No, moim zdaniem jest trochę... Jest trochę. Trochę poważna. Głęboka. W sensie głębsza niż... Głębsza niż bym chciał, szczerze mówiąc. Ale, you know, it is what it is. Mogę kill off? Gdzie jest kill off? Tu jest. Widzicie, ja nawet w Minecrafta nie potrafię grać po takim czasie. To jest już... To jest tragedia. Teraz możemy wracać przynajmniej. Wrócimy do domku i będzie cacy. Także, to będzie długi odcinek. Będzie leniwy, bo nie będzie montowany, ale myślę, że taki odcinek w takiej formie surowej chyba wypadnie najlepiej. W sensie, no, zmontuję pewne rzeczy, gdzie tam się gubiłem i już 1000 razy szedłem ze spawnu, nie? Ale... O, wygnoje. Nie ma opcji. Nie wiem, mówię, piszcie tematy, jakie byście chcieli usłyszeć ode mnie. Ja sobie wszystkie pospisuję, zrobimy sobie tą serię z Raft. Myślę, że będzie fajnie. W międzyczasie, wiecie, będzie też to na... O, Endek. Ja cię plys. W międzyczasie też będzie kilka jakichś, wiecie, filmów, które nagrałem już przedtem. Filmów, które są pomontowane, filmów, które mają więcej życia w sobie, więc... Jedna zdechła seria taka się przyda, nie wiem. Nie wiem, po prostu myślę, że to jest trochę kwestia tego, że ciutkę traktuję ten kanał mój jako mój własny, nazwijmy to, wiem, że to zabrzmi cheesy as fuck, ale że to jest trochę jak traktowanie swojego kanału jak dziennika. W sensie, mogę cringe'ować z Hot 16 Challenge, ale again, it is what it is. And it's kinda... My story. Nie wiem. Poniekąd, wiecie, no, to nie jest tak, że tylko, wiecie, są youtuberzy, którzy tylko robią filmy i wiecie. Robią filmy pod content specyficznie. A ja tutaj opowiadam dużo o sobie, o swoim życiu. Dużo z mojego życia tutaj w tym jest. Przy czym mam to na myśli głównie dlatego, że to przez dużą ilość czasu jest moim życiem. Bo kiedy wszystko inne zawodzi, to zostaje mi to, moje hobby, które jakby czasami może mi z nim coś nie wychodzić, ale no nigdy nie jest jakoś tragicznie źle. Nie jest tak, że wiecie, cała grupa przyjaciół, którym się kiedyś ufało, kopnie mnie w dupę. Znaczy, tak jest, tak? Przyjaciele mogą kopnąć w dupę. Złe rzeczy w życiu mogą się zdarzyć.
A to jest chyba jedyna pozytywna rzecz, która zawsze zostaje pozytywną. Cokolwiek by to nie było. W sensie, mówię, nawet jakbym miał przestać zarabiać na tym YouTubie, jakby zdjęli reklamę całkowicie z YouTuba, to nie wiem, po prostu robienie tego w jakiś sposób jest zajebiste. Czy wy się... Dobra, nie wezmę Golden Apple. Co? Za dużo ich. Przestańcie kuźwa gnoje! Zginę. Prawda? Prawda, że zginę? Fuck. Może zdążę przeżyć. Zdążę. Może na mnie nie zeskoczą. Nie wiem, ale chyba... Fuck. Ale pomyliłem się przyciski. Chciałem kontrolem kucać zamiast shiftem. Świetnie. Ale chyba myślę, że większość z was wie doskonale o tym, że tak traktuję ten kanał i dlatego większość z was tu jest. Bo widzę, co mi piszecie, że macie wrażenie, że tu jest inaczej niż na innych kanałach na YouTubie. Nie wiem, no na przykład ja sądzę, że bardzo... Może nie podobnie, ale... Chyba w jakiś sposób podobnie. W podobny sposób swój kanał prowadzi chyba... Rock, w sensie Remigiusz Maciaszek. Nie wiem. Zarazem to jest zupełnie inna historia, a zarazem dość podobna, bo... Ja chyba częściej gram w jakieś horrory, częściej coś zdarza mi się odwalać, chociaż ostatnio to się trochę uspokoiłem. Co jest dziwne. Ale myślę, że jest podobna rzecz tego, że lubię sobie pogadać, że lubię mieć serię pogadankową, lubię pokazać jakieś ciekawe gry. I chodzi o samą różnorodność i mam wrażenie, że Rock też na przykład traktuje swój kanał jako taki dziennik, więc stąd chyba to porównanie. Nie wiem, zostawię tego część, żeby zrobić sobie miejsce i nie mam pojęcia, co z tym zrobić wszystkim. Ja to potem poogarnię. I don't know. Nie wiem, fajnie mi się grało w Minecrafta, ale potrzebuję też planu, co tutaj zrobić. Chcę zejść do Endu, potrzebuję polować na Endermenów, potrzebuję pozdobywać perły i gdzieś tam w końcu iść. Potrzebuję zwiedzić Nether. O, tam muszę iść. Także mamy co robić, ale muszę sobie to fajnie rozplanować. Także... No. Kończąc temat, pisaliście mi tyle razy, że doskonale wam się tutaj siedzi, głównie przez to właśnie, jak tutaj jest, że nie wydaje mi się sztuczny. Czasami ludzie pytają, ile z Mateusza jest w Elevenie. I nie wiem, no mogą ludzie nie wierzyć, no wiecie, I don't blame them, bo wiem, jak jest na YouTubie, ale no do 100%. Dosłownie 100%. Pewnie, że czasami może się to wydawać dziwne, bo ja jestem taki dziwny, ale no... No tak jest. Dobra, ludzie, koniec chrzanienia, bo ja tu mogę gadać się i rozwodzić nad tym godzinami. A jestem zmęczony as fuck i prawdopodobnie to nie jest tak interesujące, jakbym chciał. Także, no, do zobaczenia w następnym odcinku z Minecrafta. Mam nadzieję, że będzie wkrótce. Mam nadzieję, że sobie coś rozplanuję, zrobię coś sensownego. I możecie pisać te tematy i piszcie, czy bardziej chcielibyście takie tematy przy Minecrafcie, czy przy Raft. Chociaż Raft jest bardziej grą taką stationary, jeszcze nie jest w niej aż tak dużo do roboty jak w Minecrafcie. I jest zamknięta w mniejszym polu, powiedzmy. Moim zdaniem, wiadomo, że ta tratwa płynie sobie przez całą mapę, ale jest zamknięta dla mnie w mniejszym polu i jest mi do ogarnięcia, czyli mogę łatwiej się rozgadać robiąc rzeczy. Natomiast jest więcej skomplikowane, to jest tona itemów, jest tona skrzynek, jest tona biegania, waypointy, atakujące potwory z każdej strony i... Nie ma opcji, chłopaki, nie ma opcji. Także myślę, że przy Raft będzie mi się łatwiej rozgadać, ale... To już piszcie, dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się taki film podoba. Jak nie, to będzie słabo. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych. Na razie.